Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Oczywiście, jak widzicie, Farming Simulator, odcinek piątkowy, sobotni, niedzielny, tego jestem pewien. Mam nadzieję, że wszystko prawidłowo opublikowałem, bo na pewno wszystko nagrałem. Odcinek niedzielny, więc dzisiaj troszkę dłużej oczywiście, więc witam was bardzo serdecznie. No i dzisiaj, panie i panowie, przede wszystkim to, co mówiłem oczywiście w poprzednim odcinku, czyli musimy sobie troszkę ponawozić, żeby zdobyć pieniądze. Jeszcze tyle, ile będziemy mogli, żebyśmy zdobyli. Myślę, że sobie po prostu wyrzucimy cały nawóz, który mamy na naszej, w naszym brydalu, i wtedy przejdziemy do obowiązków najważniejszych w tym odcinku, czyli do wyboru oraz zakupu nowego ciągnika na nasze gospodarstwo. Będzie to dosyć istotna decyzja, nie oszukujmy się, ponieważ dzięki tej decyzji i dzięki temu wyborowi będziemy mogli usprawnić pracę na naszej gospodarce, a oczywiście równa się to z przekładem na zyski, które będziemy uzyskiwali. Więc musimy wybrać jak najkorzystniej, niekoniecznie to, co nam się najbardziej będzie podobało, ale to, co po prostu będzie najbardziej dla nas opłacalne. A co będzie dla nas opłacalne? No to oczywiście przeliczenie mocy tak naprawdę na koszty, które trzeba ponieść, aby daną maszynę kupić. No i tym sposobem wyłonimy po prostu zwycięzcę. No co ja mogę wam więcej mówić, jak nie mogę nic wam więcej mówić. Dobra, ustawmy od tej strony teraz tutaj pracownika. Troszkę za blisko podjechałem, ale dobra. W ten sposób, ha. Ej, czemu ty pojechałeś? Ej, przecież tu jest misja, no to czemu mi nie pozwalasz misji wykonywać? Halo? Głąbie ty. Co za głąb? No dobra, niech leci tutaj sobie już po prostej. Trudno, nie zrobi tego tak, jak ja bym sobie tego życzył. Dobra, 70% tutaj mamy, więc to spoko. Póki mamy pracownika ustawionego na tym, to w międzyczasie... Ej, no co jest grane? Przecież tu jest misja na ósemce. Nawożenie. Nie masz dostępu do tego terenu. No jak? Czekajcie. Odbierzmy. Patrz, kawałek pójdzie, kawałek nie pójdzie. Jest grane, ej. Przecież... Normalnie, legalnie przyjęta misja. A tu dupa. No dobra, trudno, nie będę się z tym kłócił. Na chwilę obecną ósemka jest po prostu do anulowania. Nic z tym nie poradzimy. Ustawimy sobie na czwórce jeszcze tylko szybko tutaj pracownika. I będziemy mogli sobie wtedy dalej wybierać, właściwie dopiero rozpocząć wybierać nasz ciągnik. Dobra, tutaj jest wszystko tak, jak być powinno, to mnie bardzo cieszy. Dobra, no nieudany, no co ja zrobię, no trudno. Ósemka była dosyć dobrym w sumie kontraktem, bo tam było całkiem spore to pole, ale no nie chcieli, no to jak nie chcieli, to oczywiście płakał z tego powodu. Nie będę. Boże, tu wszystko wymaga to pole. I zaorania, i wapnowania, i odchłaszczania wszystkiego, dosłownie wszystkiego. No ale dobra, to nie nasza broszka, to nie nasze pole. Nie przejmujemy się tym oczywiście. Dobra, skoro tu jest proste pole, pracownik sobie poradzi, to my możemy za ten czas po prostu powybierać sobie, panie i panowie, nasze ciągniki. Ile mamy na chwilę obecną najmocniejszy ciągnik? O, może to jest dosyć istotne. 172 konie, więc ja bym celował w co najmniej 250. Oczywiście mógłbym wziąć case'a tego tutaj. On ma w najmocniejszej wersji
260. I to byłoby w sumie najrozsądniejsze, bo nie musielibyśmy brać żadnego kredytu. On jest za 143 tysiące. No w sumie to prawda, no to byłoby najrozsądniejsze. Chyba, że JCB-ka ze względu na prędkość maksymalną, on ma też dosyć fajną moc, bo on ma 200, ale on ma 235 i bez możliwości w ogóle rozszerzenia tego. To nie, no to JCB ten przynajmniej odpada, niestety. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Fenda Vario drugiej generacji. W najlepszej konfiguracji 212, to na pewno odpada za 200 tysięcy. Class Action, ten, którego teraz mamy teoretycznie na wypożyczeniu chyba, to jest ten. Tu jest najmocniejsza wersja 295 koni za 230 tysięcy, czyli 50 koni więcej za, o panie, 60-80 tysięcy euro więcej. Sporo, 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 sporo. Myślę, że sporo za sporo. Jelonek szóstka z najmocniejszym silnikiem. 300 koni za 200, jeszcze drożej. Puma Kejsik z najmocniejszym silnikiem. 270 za 210. To też jest dosyć drogo, nie oszukujmy się. Kurde, tutaj z tych średnich ciągników to raczej nic nie będzie, tak naprawdę. Tutaj mamy jelonka w podstawowej wersji 270 koni za 230, czyli 100 tysięcy więcej, ale najmocniejsza wersja ma 352 aż. To jest już sporo. A 41 tysięcy by kosztowało nas ewentualnie ulepszenie tego do maksa. Więc to jest już taka całkiem kusząca propozycja. 100 koni więcej podstawce aniżeli tam. Czy tam byśmy mieli tak teoretycznie, no tu w podstawce mamy 240, tam mamy 150 tysięcy, ale ten jelonek nie byłby wcale złym wyborem moim zdaniem chyba, chociaż czekajcie, zobaczmy, może coś z modów ciekawego będziemy mieli, aczkolwiek chyba nie, chociaż czym się różni Super Steer od Sirius. Nie mam zielonego pojęcia, ale dobra. Musimy tutaj jeszcze raz ustawić pracownika, aby pojechał w drugą stronę, bo na pewno jeszcze tutaj zadanie jest nieukończone. I czy mam rację? Oczywiście, że mam. Dobra, musimy tego pilnować mniej więcej oczywiście, ale ważniejszy w tej chwili jest wybór tego ciągnika. Case New Holland 288 za 240 tysięcy w podstawowej wersji, czyli tutaj mamy tak naprawdę niecałe 20 koni, 19 za 2000, ale w najmocniejszej wersji ile on ma? 313, a jelonek w najmocniejszej wersji ma 352. To jest różnica, to jest duża różnica. Deutz najmocniej 295 w podstawce za 246 tysięcy, to już jest też duża różnica. 336 w najmocniejszej za 271, to też nie jest w sumie zła propozycja. Podobna propozycja do jelonka, ten Deutz. Ok, Massey, Valtra, jelonki. Na gąsienicach na pewno jelonka na chwilę obecną nie kupimy ani nic takiego. Ta ósemka ewentualnie. Wiem, że jest to maszyna z podstawki, no ale co ja zrobię? Wolałbym z modyfikacji, ale nie mamy tutaj akurat żadnej takiej. Znaczy nie chcę na razie inwestować w moda z gąsienicami. To jest ważne, myślę. Bo mógłbym sobie pewnie pozwolić po prostu na coś takiego, ale nie chcę na chwilę obecną, bo zbyt duży chyba byłby to przeskok, bo 70-30 tutaj jeszcze do średnich na chwilę wrócimy z najlepszym silnikiem, ma 209 zaledwie, tyle że kurde kosztuje 99 tysięcy. Kurde, ten jelonek jest w sumie całkiem spoko. Tylko że 209, niby więcej jak do tej pory mieliśmy,
ale też niedużo więcej. A zobaczmy sobie z ciekawości to, co najistotniejsze teraz tak naprawdę byłoby dla nas, czyli Horst 180 na przykład tysięcy by potrzebował, ewentualnie Weiderstedt by potrzebował 300 koni. 300 koni, oczywiście mówię o tym, gdybyśmy chcieli, chociaż 9 metrów to jest naprawdę wystarczająco w tym Horszu. Gdybyśmy chcieli na przykład pójść w kukurydzę, to jest w tej kwestii bardzo istotne. A Horsz tutaj, ile ma? Bo czekajcie, bez modyfikacji mamy tego Weidersteda. On ma w najlepszej konfiguracji, tak jak my teraz mamy, 8 metrów. Nie, on ma w najlepszej wersji ile? Ile on ma w najlepszej wersji? 8? Tak, 8 albo 6 metrów. Logiczne, po nazwie. 8 albo 6 metrów, czyli 8 metrów, a ten Horsz ma 9. Nie ten Horsz. Ten Horsz. 9. Czyli w sumie niewiele więcej, ma znacznie większą moc potrzebną. Ale tutaj mamy na przykład Lemkena, tylko bez nawozów. Tu jest stara z nawozem 14 metrów, 420 to na to i tak nas nie będzie z niczym stać. Tak naprawdę. Ten Horsz tutaj jest 6-metrowy, ale to jest modyfikacji i. Aha, mamy albo z kołami, albo bez. Dobra, to nie. Czyli teoretycznie tu i tak będziemy szli w Lemkena. Ewentualnie, żeby pójść w sadzarkę tą większą, czyli w tego Weidersteda potrzebujemy 300 kucy. A oznacza to tyle tak naprawdę, że chyba ostatecznie w razie W weźmiemy od razu mocniejszą maszynę, żeby nie musieć ciągnika kolejnego kupywać za grube pieniądze. No bo jednak 200-300 tysięcy to jest już naprawdę sporo kasy. W związku z tym weźmiemy sobie tylko teraz tak o. Nie grałem, na Jelonkach grałem, nie oszukujmy się, a na Dojcach za bardzo nie grałem w tą wersję farminga, więc ja bym sobie wziął tego Dojca za 246 podstawkę, ewentualnie 25 tysięcy z czasem dołożymy i będziemy mieli 336, czyli te 30-40 koni więcej. I tak zrobimy. Po prostu. Czyli, panie i panowie, ustawmy sobie tylko jeszcze pracownika i lecimy po odbiór naszej nowej maszyny na nasze gospodarstwo. Kurczę, powiem, że ciężki dosyć wybór, bo no, każda maszyna coś w sobie miała, takiego coś, co mogłaby nam zaproponować. I naprawdę moglibyśmy sobie kupić chociażby właśnie tego case'a ze średnich maszyn. I on by nam na chwilę obecną i myślę, że nawet na dłuższy czas wystarczył. Tylko, że myśląc tak z perspektywy czasu, jakbyśmy chcieli faktycznie pójść za chwilę w jakąś kukurydzę i kupić sobie znacznie większy siewnik, aniżeli ten chyba 9-metrowy, tylko ten 14, tak? To było tak? Czekajcie. Nie chcielibyśmy kupować tego 9-metrowego dokładnie, tylko 12-metrowego Weidersteda. 3 metry to jednak jest sporo na przejeździe. No to nie musimy się tym martwić, bo mamy wystarczającą moc tak naprawdę w podstawowej wersji tego ciągnika. A już nie mówię o tym, jakbyśmy chcieli ewentualnie go ulepszyć o te 40 koni. To już wtedy, to już w ogóle byłoby tak naprawdę mistrzostwo. I do wielu, wielu, wielu maszyn na pewno by to wystarczyło. A dodatkowo, mając tyle mocy w ciągniku, nie będziemy mieli teraz już aż takich problemów z wywożeniem zboża. Bo w razie czego pod górkę po prostu taki ciągnik, dwie pełne przyczepki, może nie zboża, bo zboże zazwyczaj zwozimy na dół, ale na przykład jak będzie trzeba wyjechać po nawóz do miasta czy po nasiona, nie będzie problemu z wjazdem do góry wtedy, bo wtedy na pewno do góry wjeżdżamy. Tak więc jest to zdecydowanie plus. W związku z tym pracownika muszę ustawić, żeby się tutaj nie pogubił. Znaczy już się pogubił, ale musi się odnaleźć. O to mi chodzi. Więc musimy sobie pojechać tutaj w ten sposób i mniej więcej tutaj go już ustawimy prawie że na zero, bez zachodzenia zbyt dużego. Dobra, a my idziemy, panie i panowie, do sklepu.
Idziemy do sklepu. Lecący samolot akurat będzie nam tutaj. O, to jest właśnie ten wóz przeładunkowy oraz wózek do headera, który jest do misji wynajęty. Żeby nie było, to nie moje. To jest tylko do misji przyjęte. No oczywiście nie tutaj. Pójdziemy pociągnika oficjalnie do sklepu. Do sklepu, który większość z Was pewnie bardzo, bardzo dobrze kojarzy. Zresztą pisaliście to w komentarzach niejednokrotnie. Wspaniałe tekturowe kombajny do ziemniaków oraz buraków. Przepięknie to było w Farmingu 13, jeśli się nie mylę. Wręcz chyba jestem pewny, tak więc piękne, piękne stare czasy. Dobra, Deutz. Z podstawową konfiguracją, ale najpierw jeszcze musimy zajść do banku po kredyt. I potrzebujemy, ile? 200, tam, no 60 tysięcy sobie zróbmy. Dobra, wyjdziemy, wrócimy. Dzień dobry. Poproszę tego dojca tutaj. Tak, tak, tego. Zapakować? Nie, dziękuję. Od razu nim wrócę sobie na gospodarkę. Dobrze, dziękuję, do widzenia, do usłyszenia i zapraszam na ponowne zakupy. Na pewno do pana wrócę. Bądź pani, nie wiem kto mi sprzedawał, bo rozmawiałem sam ze sobą. Dobra, no i co? On w podstawowej wersji tej kolorystycznej nie jest ładny, ale jak już sobie go ulepszymy, to co chcę wam pokazać, jak sobie go ulepszymy, to ten czarny, no już powiem wam, że robi wrażenie. Ten zielony to jest taka przykrywka do tego, co będzie później. Jak sobie go ulepszymy, to będzie na pewno zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Powiem wam, że jest w środku taki dosyć nieprzyjemny. Pod tym względem, że ma strasznie dużo ten Deutz elektroniki, ekranów, ekraników, kolorowych wyświetlaczy w ogóle jakichś z dupy. I osobiście ze środka mi się dosyć niewygodnie jeździ, ale na pewno każdy przycisk ma jakieś swoje zastosowanie i po coś to jest. Ej, ten Deutz ma też dobrą prędkość, no to nie zwróciłem uwagi, ale on ma prędkość maksymalną, taką jak mają te JCB-ki. 63 na godzinę. I to jest bardzo dobra informacja. Ja nawet naprawdę nie zwróciłem na to uwagi, ale to jest dla nas rewelacyjna wręcz informacja, bo w razie czego w razie jakiejkolwiek potrzeby jesteśmy w stanie bardzo, ale to bardzo ekspresowo w stanie dostać się gdziekolwiek tak naprawdę. Cokolwiek byśmy nie potrzebowali, to jesteśmy w stanie to zrobić. I to w naprawdę dobrym czasie. Bardzo mi się to podoba, jak najbardziej. To jest wielki plus, którego jak gdyby nie brałem nawet pod uwagę za bardzo. Więc naprawdę szapoba za wybór dla mnie samego. Dobra, co tutaj się stało? Oczywiście zawiecha. Bo jak żeby inaczej, pracownik przecież nie może pojechać prawidłowo. To jest to też, o czym rozmawialiśmy na jednym z ostatnich live'ów. A propos właśnie live'a, panie i panowie, czy ktoś z was wie, albo inaczej, ilu z was wie, że co wtorek o godzinie 19:00 prowadzona jest transmisja live na tym kanale? I już w ten wtorek, który będzie za dwa dni, bo dzisiaj jest niedziela, przypominam, będzie właśnie live z, proszę ja was, Farminga. Będziemy sobie grali Farminga na tym tutaj save'ie, na którym aktualnie się znajdujemy, więc jeśli chcielibyście dołączyć, chcielibyście po prostu spędzić miło wieczór właśnie we wtorek, to zapraszam was o 19 na live'a, na którym będziemy działali tutaj dalej z tym, co mamy. Nie wiem, co dokładnie będziemy robili, no bo ciężko mi jeszcze powiedzieć, bo jeszcze jutrzejszy odcinek jest przed wami, tak więc nie wiem, co tam się jeszcze będzie działo, ale na pewno coś ciekawego sobie będziemy myśleli po prostu do zrobienia na live'ie. Myślę, że będziemy kończyli wtedy żniwa, albo będziemy robili przygotowania do nowych żniw. To jeszcze oczywiście zobaczymy, jak to w czasie się rozłoży wszystko, ale pewnie coś z tego. No plus oczywiście jakieś tam dodatki, bonusy, ekstrasy na live'ie się też znajdą. Tak więc naprawdę zapraszam was bardzo serdecznie już we wtorek o godzinie 19 na właśnie streamka z Farminga tym razem, bo w zeszłym tygodniu był Eurotrack, a w tym tygodniu jest stream z Farminga. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam. Dobra, co my tu możemy zrobić? Ten jęczmień, nie no, jeszcze go nie możemy wywieźć ze względu na to, że to nam nic nie da. Zobaczmy sobie może cenę. 2700 kosztuje soja, to jest całkiem dobra cena. A jak stoi kiszonka w ogóle właśnie? To mnie dosyć mocno interesuje. Jak na tej serii kosztuje
Kiszonka 420. He, 420, a dzisiaj jak nagrywam jest dzień 420. Tak dla zainteresowanych. Dobra. Fresh maize. A czym się różni fresh maize od zwykłej maize? Od zwykłej kukurydzy? Na strychu. Mogę kupić na strychu? Sprzedać na strychu zwykłą kukurydzę? Nie mogę na strychu sprzedać. Aha, za 1000 na przykład tutaj mogę sprzedać. 1100 uznajmy Agro Wholesales, a tutaj według tego mogę sprzedać za. Aha, fresha nie mogę. Silage. A silage, jak mogę zrobić silage? To jest wysuszona chyba, tak? Tak, na pewno. Wysuszona albo ukiszona. Ale cała kukurydza? Nie, fermenty to jest. Czyli silage to jest przeleżakowana, czyli pewnie coś na zbiór jakby wysuszonej. Możecie dać znać w komentarzach, co to dokładnie znaczy, bo w sumie nigdy się z tym wcześniej nie spotkałem. To jest jakiś wymysł tutaj z tej mapy. No a ciężko mi się do tego jak gdyby odnieść, skoro no, nie wiem o co tutaj chodzi absolutnie. Więc no, no jest mi ciężko. Dobra, możemy sobie odebrać za ten czas dwie misje. Które mamy? Co tu mamy? Zbiór plonów. Dobra misja, w sensie dobry hajs za misję, ale. Ale nic poza tym. O, czekajcie, możemy na ósemce przyjąć ponownie nawożenie. Możemy sobie. Chociaż nie, walić tą ósemkę. Bo to jest to pole, które musieliśmy w poprzednim filmie odrzucić. Ze względu na bardzo fajną możliwość nienawożenia tego pola, bo po prostu się nie dało tego zrobić. Wyrzucało nas, odrzucało naszą chęć pomocy, wykonania misji i nie mogliśmy kompletnie nic, ale to nic zrobić, bo pisało, że to nie jest nasze pole, pomimo tego, że była przyjęta misja na to pole. No, nic na to nie poradzimy. Dobra, on się akurat obróci. My akurat odbierzemy, będziemy mieli ponad 90% tutaj zbiornika, więc powinno nam w sumie wystarczyć na ukończenie tej misji. No i cała reszta, która będzie zebrana, będzie po prostu należała do nas. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bo myślę, że co najmniej ze 20, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, też 20 ton jęczmienia co najmniej do nas trafi, a przy dobrej cenie jest to zawsze dodatkowe 20 tysięcy, no takiego bonusu można powiedzieć po misji, tak? Bo za misję dostaniemy 37 około i 20 ton to jest naprawdę fajny, fajny bonus właśnie w postaci takiego zboża, które będziemy mogli sobie gdzieś tam w wolnej chwili sprzedać, bo tutaj mamy już 5 tysięcy u siebie. Cena 1000-1200 za jęczmień powinna się kiedyś, bo kiedyś, ale pojawić. Tak więc o to się raczej nie boję. Dobra, mamy już wszystko tak naprawdę odebrane na zero, w sensie na bieżąco już odbieraliśmy od kombajnu, więc jest to absolutnie bez sensu, bo jeszcze coś się zatrze w kombajnie, co prawda nie naszym, ale jednak i byłoby szkoda. A po co psuć maszynę komuś, jak można oddać całą i zdrową, a nie na jakiegoś cebulaka lecieć. I pożyczyć, zepsuć i nie przyznać się do winy. Tak to bywa często, niestety, w naszej pięknej rzeczywistości. O, panie! Czekaj, bo między tymi stołami to ja tutaj, to, kurde, ciężko to widzę trochę. Chciałbym się zmieścić, ale chyba to nie przejdzie. Pomiędzy stołami nie, ale między budynkiem a stołami? Czemu nie? Tu już będzie raczej bezproblemowo. Dobra. Tak, za szybko zacząłem skręcać i komuś dach z domu zerwałem. Można? Można. Czemu nie? Dobra. Skrzynkę na poczty też zabierze. Aha. Zabezpieczył się. Skubany fundamenty pod skrzynkę wylał. No dobra. Niech ci będzie. Niech ci będzie skurczybyku. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, ile tutaj kontrakt na pracę na polu. Aha, numer jeden. Dobra. To sobie przyjmiemy, żeby tam zbyt dużo nie tracić nawozu, bo to jest oczywiście bez sensu. Dobra. 68% na pole 35. Dobra. Wysypmy sobie tyle. 76. To jeszcze będzie trzeba oddać tutaj. Patrzcie i się uczcie normalnie. Jeszcze będzie trzeba oddać. 86%. To jeszcze brakuje 15. A już myślałem, że będzie wszystko.
po tym wysypie, to może się okazać, że ta misja to wcale nie jest takie dobre, jak mi się wydaje. No ale dobra, no zobaczymy. Może się mylę i może jeszcze naprawdę coś tutaj sensownego z tego dostaniemy. No ale ile tu zostały? Dwa przejazdy? Tam trzy, bo tutaj jechał. To będzie jeden pełny zbiornik, czyli 20 z 30 ton. 30 tysięcy litrów właściwie jęczmienia, no to tyle co nic. No ale dobra, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, dobra, mimo wszystko zdążył dojechać do końca. Super, pracowniku, jestem z ciebie niedumny, bo żeś stracił niemałą ilość nawozu, ale niech ci będzie, wybaczę. Dobra, 1200 mamy w zbiorniku, więc powinno jeszcze spokojnie starczyć chociaż na to pole numer 2. Na to pole, nie, to pole numer 2, które wymaga oczywiście również nawiezienia przez nas, bo właściciel nie potrafi zadbać o pole. Pole to pole, dobra, więc niech tutaj sobie pracownik działa, tych misji jest jeszcze tutaj w cholerę. My zrobiliśmy tak naprawdę dzisiaj na odcinku ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. Ej, dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ósme pole robimy. Dobry wynik, wam powiem. Naprawdę dobry wynik. Jestem z nas dumny. W 25 minut, 7 pól i zacząć ósme. Gratuluję. Byśmy zrobili oczywiście więcej, no gdyby ósemka dała się zrobić. Ale się nie dała. Dobra, w każdym bądź razie, panie i panowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam oczywiście o tym, żeby być w wtorek na livestreamie, który będzie właśnie z farminga. Miło sobie, myślę, że spędzimy czas. Pogramy, pogadamy i poopowiadamy jakieś różne śmieszne, mam nadzieję, historie. A ja tymczasem się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście na Discorda oraz na grafiarka.com, gdzie możecie zakupić plakaty z kodem Swiatek, oczywiście 10% zniżki. I tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia już jutro w kolejnym farmingu. Na razie, cześć i pa, pa.